Dawaj, dawaj, wolniej, 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 wolniej! Szybko! Ale spróbuj, 10 sekund, patrz się na niego! Nie patrzę. Stoję naprzeciwko? No, nie, prawie. No. No to robił 2 miesiące w firmie, śpi. Stracił alkoholik. Śpi w tej pracy, wstaje na spotkania. Cześć, witajcie, ekipa WK z tej strony, jesteśmy w Dino i dzisiaj nagrywamy sesję do kolekcji Geek Energy nowej. Tak, lodóweczka jest wypełniona jako tło, możesz pokazać Czaro. A nie, zaraz coś oślepia tak. Kamerę. A Zakrzew z Bartkiem przyjechali, bo chcieli wziąć busa, bo robią akcję, że rozwożą dzisiaj 100 puszek nowego smaku Geek, fioletowego, nie wiem czy mogę powiedzieć jeszcze jaki no to jak? Smak. No tylko oddać już klucze. I chyba niestety nie. Okazało się, że... Będą na rolkach jeździć. Tak, nie, busa nie wyszło, ponieważ bus musi zostać. No i będziemy na rolkach rozwozić takie puszki, więc jak jesteście w Warszawie i jeszcze nie znaleźliście puszki, to zapraszam. Siema. Do Warszawy. Powodzonka. Bartek to tam godzinę snu miał, widzę. Co najwyżej. Pierdolisz? Nie, Bartek fajnie tutaj powiedział, że... Bo jest nowy film, już prawdopodobnie jest na WK, gdzie jest odpowiedź na aferę wagową z Majorsem, czyli z aktorem Screeda. Jest hipoteza, bo mamy żółty dolar i film nie poszedł wczoraj w sobotę. Jest hipoteza, że to Saker potajemnie za naszymi plecami zgłasza YouTube'owi, że film ma niewłaściwe treści. Ale dzisiaj pod ostrzałem jestem, co? Pod ostrzałem w ogóle powiedziałem. Myślałem, że coś na... Niedziela. No. Myślałem, że coś na chowanego pierdolisz. Nie, na Majorsa akurat. Akurat tak już jesteś Czarek, bo na poprzedniej sesji widzieliście, że miałem NRD-czki tak zwane. Troszeczkę Adasie, które no nie pasują, uważam, do mojej osoby, a dzisiaj z butami. Bo ogólnie właśnie te Bartek mi zaproponował między innymi. No i trafił idealnie, bo te buty są, ja lubię takie trampki niższe, albo ewentualnie niższe buty, a to jest tak pomiędzy, kurczę, bo to są niby do skateboardingu buty, ale to nie są typowe trampki. Są miękkie, mają tą Nike React chyba piankę, ale są bardzo lekkie, a na przykład te Air Force Robura to już są dla mnie takie troszeczkę są zabetonowe, w sensie są cięższe te buty po prostu, więc jeżeli szukacie butów takich lżejszych, ale żeby to nie był trampek, coś pomiędzy, to jest fajny model, tutaj damy model, na sobie też mam ze wszystkiego dzisiaj, no idealnie do mnie dopasowali też koszuleczka. Tutaj fajnie, zobaczcie, jest technologia, powiedzmy, tłoczenia tego logo. Jest kilka warstw, jest super, dresik super, rozciągliwy. No i tak bym mógł chodzić w zasadzie codziennie. Robi się nowa tapeta. Kurwa, gad. Dziecko jest niegrzeczne, to straszysz, że przyjdzie po ciebie taki typ. Szybki typ. Jak gad. Bądź pochwal się, o której poszedłeś spać. Golda wbijałem. To chyba wiele mówi. Ej, czekaj, jak to jest, żeby pójść spać, trzeba skończyć dzień? Czy jak to powiedzieć, nie? Nawet nie poszedłem spać, chodzi mi o to. A do której grałeś? Do świtu. Korina powiedziała, że o 7:30 wstała i on ciągle grał. Co? No jak? No co, ale kurde, no kiedyś się robiło takie rzeczy, teraz się robi raz na rok. No jak trzeba wbić rangę, to jestem skłonny do poświęceń, nie? Ale... A ja myślałem, że ty to... Dzisiaj już nie dam rady, nie? A ja myślałem, że ty to nam wysyłałeś tą rangę wczoraj wieczorem w ogóle. Nie, no to wczoraj miałem golda 1, a musiałem wbić na 2. Bo widziałem, że grałeś. To było o 7 rano, dobra. Chciałem wbić 2, bo wy macie 4 i się bałem, że nie będę mógł z wami grać. Czyli co, grają normalnie ludzie o 7? No w chuj, normalni ludzie. No. Ja zarzucę zmiankę tematu, ale o co tam pokazywał te fajne elementy. Ja też mam jeden swój ulubiony. Są takie płomienie teraz. I tutaj na nogawce. I kurde, myślę, że to logo z nami zostanie. Na jakieś inne kolekcje jeszcze. Jest tak dojebane. No, dajcie znać widzowie, czy też wam tak siedzi.
ale no, ja jestem, ja myślę, że to może być osobna w ogóle rzecz, sam ten płomień, nie? Symbol taki, tak. No. Że z tego zrobić rzecz. Ogólnie też metki będą do tej kolekcji z takim płomieniem. Bardzo fajne. A panowie, mam jedno do was pytanie. O, też mam ważne pytanie. Czy cytryna ma szybki smak, czy wolny? Szybki. Szybki. Nie rozumiem, że od razu czujesz... Szybki, tak? Kwaskowy taki, no. Rześki. Właśnie. No. I co teraz? Ty? 100% osób odpowiada, że szybka jest cytryna, ma szybki smak. Że nawet człowiek... Ja ciągle analizuję pytanie. Nie człowiek przypisuje dynamikę do smaku, nie? Rozumiesz? Tak samo do słowa. Wyobraź sobie, że ma dzik, szybkie słowo, nie? A słodki jest wolny? O, dzik mi się z siłą. Nie, ale chyba chodzi o to, że jak cytryna jest kwaskowa, to że tak cię pobudza. Że od razu czujesz, że to jest kwaśne i te kubki smakowe zaczynają pracować. No. Bo jak jest coś na przykład, tak samo jak zjesz coś mega słodkiego, a słodkawego, to też na te mega słodkie to od razu zareagujesz, że za słodkie, już zaczyna się reakcja. Więc chyba o to chodzi. No, tak, przynajmniej ale ja zobaczcie, tak nawet się nie zastanawialiście nad tym. Ja się zastanawiam do teraz. Do teraz, ale no 95% osób od razu dało odpowiedź. No bo zobacz, dzik jest szybki czy wolny, słowo. Szybkie. A, słowa to inny temat, ale smak, no to wiesz. A kształt dzika, damy nasz stary kształt dzika, symbol i ten. No ten jest szybszy, bo jest ostre ma krawędzie. Nie? Patrzcie to widzowie, jak mówisz słowo szybki, mówisz szybko. A jak chcesz powiedzieć, że coś jest wolne, no. Spowalniasz to. A teraz powiedz. Poczekaj, szybki, nie zgadzam wolno. Się z tą tezą, patrz. Wolne. Patrz szybki, wolno. No. Wolne. Ale to widzisz, musisz już kurwa to zrobić. Wolne. Nie wyjdzie wolne. Samo. No. Wolniej. Trochę wolniej. Szybciej. Nie? Ty jakby tonem narzucasz to słowo też. A weź. I jak powiesz na odwrót, no. To nagle się zaczyna pierdolić czyjś mózg, nie? Szybciej. Ale to jest przyzwyczajenie. Wolno. A weź zapomnijmy i wyobraźmy sobie, że od zawsze mówiono wolno na szybko. I na przykład dla wyścigu gdzieś, dawaj, wolniej. Szybko. Michał, ty nic nie musisz. Szybko. Zobacz, widzisz? No. Przyzwyczajenie. Tak. Ale ja myślę, że ty mówisz wolniej. Od razu. No wiem, ale... Że każesz zwolnić. Ale to myślę, jest już przyzwyczajenie, że my do tego słowa to... Tak, no tak, po prostu mózg się tak koduje, nie? Ale śmieszne to jest, że wolno mówisz wolno, a szybko mówisz szybko. Tak. To jest śmieszne. A bambo to... Długo. Bambo. Wolne czy szybkie słowo? Szybkie jest bambo czy wolne? Pierwszy myśl, że szybkie. Bambo. Czyli to jest wolne? No to jest wolne słowo, bambo. Okay. Nie chodzi mi o murzynka bambo, tylko bambo, jakieś bambo wiesz, bamboleo. To moja pierwsza myśl, że to jest szybkie słowo. Bambo? Bamboleo. Bambo? Bambo, no bo to jest bambo. Tak się mbo. Nie jest takie mbo, tylko jest mbo. Bambo number five. Jumbo. A cricket? Ha? Krik, widzisz? Szybkie, nie? A na przykład wizjer. Wizjer. Już nie jest takie szybkie, jest półszybkie wizjer. Półszybkie. Szybkie. Jest konstrukcja POV, tak ją nazwę, a w sumie nikt nie stoi z tej strony, więc nie POV, ale tu będzie aparat, boję się, że trochę się będzie gibał, ale patrz teraz. I tu będzie na przykład pączek, a tu będzie rower. Możesz ustawić tak kamerę, to zobaczymy dla testu, jak ładnie wygląda. Więc taki jest zamysł na jedno ujęcie. Planowałem jeszcze później przymontować to tutaj, żeby było takie ujęcie od góry na osobę w wózku i prowadzącą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zajebista. Mi się to nawet mówi, jak te półki tak się no. Zajebista. No specjalnie właśnie chciałem na szerokim, żeby one tak szybko mijały. I później zamienimy i będzie... Co? On się nie buja? Trochę się buja się, ale już patrzyliśmy, że nie widać tego aż tak. No, właśnie dobrze no. Wygląda. On tak płynie. To co Czarno mówił, że płynie. Po prostu jeszcze będziemy to stabilizować. Mhm.
Ale to już i tak jest git, bo ja się bałem, że bardziej będzie. Jak było o tyle, wysunięte, tak? No to się gibało. Tylko tu mocno stabilizuje teraz. Bo jest, on się trzyma o tą. Faska. Kurwa, to konstrukcja. Wczoraj... Gdzieś olej, a nie Morricone? Wczoraj testuję to i miałem słuchawki. I tak po tym, bo... szarpałem tym wózkiem po magu. I robór mi nagle światłem zaczyna tak. Się wystraszyłem, mówię, co ty kurwa się rozbijasz? I tak staliśmy po dwóch stronach magazynu i ja wiesz, wózkiem napierdalam, a robór mi światłem świeci. To nosy? Bo go nie słyszałem. A właśnie testowałem, czy to się zamocuje. Powiedzisz do spania, kurwa. Spania idź już i tyle. Do pokoju. Widzowie nie wiem, czy wiedzą, ale to warto wspomnieć, że robór ile? Miesiąc? Chyba nawet ponad. Już miesiąc. No, na remoncie. Już miesiąc. No to robór 2 miesiące w firmie śpi. Jak taki mąż wyjebany z domu, nie? A ja to alkoholik. Mówiący, że wszystko jest okej. Zdradził, alkoholik, tak. Śpi w tej pracy, wstaje na spotkania. To jest jedna perspektywa. No. Ale druga jest taka, że śpi w pracy, jak propagandowo spał Elon Musk. Tylko, że nie tracić czasu. Tak, że na początku jak SpaceX pchał, nie? Tylko, że gracie w CS, a? Przepraszam, że przerwę. Ale to jest pyszne. Za jedyne 9 zł nie wierzę. Wiadomo, co Elon Musk robi. Człowieku. Trzeba podzielić przez 75%, uważam, wszystko, co... On chyba mówił, że w coś gra. Co widzimy... Wowa. No. Kojarzy mi się, że World of Warcraft. Miał jakieś wypowiedzi, że w coś gra, że ciśnie coś. No, wiesz. Więc możecie sobie tu wejść. W to możecie wejść. Błażej, nie ma się. Wszystko agra i buczy. Błażej! Ty, Błażej, tak poświęcić tą kamerę, tak go rozpędzić i wpierdolić w coś, nie? Znaczy, pod materią. Ja mogę trzymać, nie trzeba poświęcać. A nie, że ten wózek się wypierdolił, wiesz. Dobra, pacho, wozić mnie. Wozić mnie w toń z powrotem. Dawaj. Dobra, ja będę... Normalnie. Normalnie, możesz w miarę szybko. No. Że na tyle, co możesz. I tak będziemy pewnie próbować, bo ciężko będzie z pączkiem. Możesz lecieć. I zakręcasz tu i wchodzisz tam. Czy ja mam emocje, coś? Kurczę, nie, ciężko mi powiedzieć. Siedź się i patrz. Możesz mieć normalne. Ale wiem, Fris mówi, żeby coś podkręcać. No to podkręcaj, jak ale jesteś w szkole. Ale ty nie masz holdingu, więc nie jesteś Fris. Lecimy, tam jest w zapisie już. Lecimy, tak? To coś z kalisteniki połącz. W lewo pachą. W prawo pachą. Dawaj. Odpuszczam. Ale dobre będą dynamiczne. Ej, jakie one robią. Dawaj, zobaczymy. Specjalne. Jak to? Lepsze od CGI. Masz tutaj. Baba z Radoma, jedziemy. Tak? Tak. Dawaj. Ty, wyjeżdżam wózkiem, a robot robi to. Czaro łapkę, ile się da. Ej, jest problem, bo jego głowa działa jak lustro. To się poprawi. Kontra tak zwana. Zajebiście. Fotografii. Kontruje światło. O, to jest ten speed teraz. Mam nową ksywę dla robura, panowie. No. Blenda. Ty tak naprawdę stawiasz robura i blendę i wtedy najlepsze zdjęcia masz. My na Ubika mówiliśmy blender kiedyś. Blender? Blendzior. To na mnie. To ty. To ja byłem blendzior. No tak. Jest w książce napisane dla blendziora. Faktycznie. Potrzymałem blendę. Łobik robi zdjęcia, a ja z blendą stałem. 5 godzin. A było, no? Robór trzyma 2,47, nie? Był pan Japa, to pan blenda. Rekord Guinnessa, trzymanie blendy. Ja sobie teraz zmienię. Trzymam ci.
Chociaż na wprost. Wszystko jest pozaznaczane, nie musisz kodu wpisywać. Pietruszka, cyk, klikasz. Pomysł daje Stream Deck. Stream Deck, żeby zrobiło klawiaturę na kasy. Wtedy nie trzeba karteczek dawać, tylko masz wszystkie kompatybilne. Klikasz sobie tutaj, wyświetlają się alkohole. No tak serio bym się przydały Stream Decki tutaj, nie? No, tylko że mniejszy trochę, mniej funkcji. Nie no, te duże Stream Decki są ogromne. No to ja widziałem tylko takie małe. Takie nie, to chłopaki mają podobne. To nie, to u siebie w pokoju. I wiesz, tutaj masz teraz warzywa, a klikasz sobie zakładkę alkohole i się wyświetlają alkohole. Chociaż alkoholi to tutaj klikasz. Po co? Wszystko, po co, co ma kreskowy kod? No w sumie tak. Tylko warzywa. No jestem idiotą po prostu. No to waga jest. Ale to pierwszy dzień pracy. No. Za kasą? Liczyć nie umiem. Blenda, weź się schowaj, bo mnie oślepiasz. Mika. Kontrujesz światło, słyszysz? Co możesz się schować za gumę do rzucia. Trochę od góry, żeby każdy... Mój kurwa, jakie promocje dzisiaj. Każdy opierdolony na siano. Dobra, dawaj prawą ręką, jakbyś coś tam liczył. O, no. Jaki jest kot na ciabatę? Jakbyś coś liczył. Musicie mu pokazać, dobre, jak to wygląda, ta mina. A nie zalogowany. Trzeba kierownika teraz wołać. Nie, nic nie ma. Nic się nie nabije. Jeden dzień na kasie. Chciałbym to zobaczyć. Na bukadziku. O, no, trzymaj tak. Dobra, chodź. Dobra, i patrz w tamtą stronę. Tak... O, dobra. Challenge jest taki, że 10 sekund, patrzę się teraz i postaram się nie zaśmiać. 3, 4, start. Jeszcze raz, 3, 4, start. Nie, 5, 10, dobra. Nie ten, nie uchwyciliśmy, ale pokonywał mnie za każdym razem, zanim Czaro przyszedł z kamerą. Nie, śmieszny pingwin. Serio, jest coś takiego, że głupawka łapie. Zwróćcie uwagę, jak loda musi trzymać. Może to mnie tak bawiło. Przecież to nie jest realistyczne. Ej, serio, chodźcie. Dawaj, Boże, dawaj. Ale spróbuj, 10 sekund, patrz się na niego. Nie patrzę. No, robię. Stoję naprzeciwko? No, nie, robię. No, dawaj. Obornik. 3, 4, 5, teraz się patrz na rękę, gdzie ma loda. 7, 8. Nie, no, nie, mnie ogólnie uśmiech. Że ja nie wiem, czy on się śmieje, czy to jest. Dobra, cień od jego dzioba. Wszyscy? On wygląda jak ten z pingwiny z Madagaskaru, nie? Bo jak powiedziałem, pingwiny. Nie ten. Te łapki rozpierdają, że nawet nie wystają ani centymetr tak za to. Ale zaczekam, on ma esce. W ogóle on jest wklejony w zdjęcie. To nie jest grafika, nawet to w tle. Grafika? To nawet nie jest ona. Tak, ogólnie baby jest, oficjalnie współpracujemy z serwerami u wujka. Jak się grało w CS-a, to nawet tam, ja nie grałem, ale jak się w techniku odpalało tam, wiesz, na lekcji, no to pamiętam, że było coś takiego jak u wujka. DM-y i tak dalej, to były chyba, to jest chyba najpopularniejsza sieć serwerów w Polsce, nie? Serwer z naszym tym, nazwą? Można rozgrzewkę dzisiaj wpaść, żeby dogrzać się, bo dzisiaj musimy wbić kałacha. No fajnie by było, nie? Gracie po sesji w firmie? Można by było, może. To wiecie co, bo ja akurat przejeżdżam koło firmy, jak wracam. To jest, nie? No. To nie jest przypadek. Nie, nie wszystko okej, okay, ale jest dobrze. Koryna, zahaczę do firmy, wezmę wodę, energolę, jak będę jechał do domu. Wrócę trochę później dziś. Godzinę, dwie, trzy, cztery, sześć mogę się spóźnić. Sprawnie pójdzie. O 7 rano wychodzi. I tak i 48 godzin CS.
I Gold 2. Walka tak o Golda 3, nie? Ja bym to ocenił na plus. Nie, no tak. No, w każdej dziedzinie życia trzeba zaangażowanie mieć i progres. Tak samo w tym. Kurczę, powiem ci, że wczoraj pograliśmy i pamiętam, jak ja zaczynałem grę w CS-a i czasami się trafiają fajne drużyny, bo my gramy teraz z Roburem, z randomami. Gramy z randomami z Roburem i czasami fajne teamy się trafiają i naprawdę fajnie się gra, ale widać, że jest coś takiego, że boją się pikseli ludzie, boją się zaryzykować w tym CS-ie i ja też tak miałem na samym początku, bo nie czułem flow gry, nie? I ja myślę, że to trzeba być wyrozumiałym i jak coś, to starać się komunikować, a nie się denerwować na nich, nie? Że lamią, znaczy, tylko bo... Do kałacha ja myślę, że same podstawy są ważne. No. Typu rzuć granat, idź razem z drużyną, patrz na pakę i no. Myślę, że do kałacha to starczy nam. Ale na przykład Potero, wiesz co wygrywa rundę na tych rangach? Wydaje mi się, że po prostu dostosowanie się do respa, jak masz dobrego respa, to po prostu trzeba jechać. Ale drużyna musi się słuchać, a no, często no, na, no niestety jak się gra dobieranego tego 5 na 5, to czasem sobie ktoś wyjdzie, czasem ktoś nic nie powie, nie? I to główny problem. Znasz to? Nie, ale widziałem teraz. Pattisony to Pattison. Jest taki, nie wiem co naznacza Pattisony. Roberty Pattisony. Równie dobrze mógłby to co? Pisać jakieś, nie wiem, kala... Kalastyki. Wiesz, to kalastopy, kalastopy mogłyby na... być napisane, to samo by oznaczało dla mnie. Jak? A to jest warzywo, kalastopy. To jest nasz Pattisony? Patasony, no. Patasory. Roberty. A wiedziałeś, że na każdym z nich jest rok filmu i film, w którym zagrał? Batman. Patrz, na przykład jest Batman Nolan 2021. Wow. Matrix. No? Kto zgadnie, gdzie rosną Pattisony? W jaki sposób się je kolekcjonuje? Porastają drzewa. To wygląda jak grzyb. Ja nie wiedziałem, że to no. Grzyb. W każdym razie, no jak jesteśmy Potero, jest resp, respimy się na longa, no to trzeba po prostu wykorzystać tą przewagę czasu, że możemy wyjechać przez podwójne drzwi i to już jest połowa sukcesu. A najgorzej jest jak Potero, a zaczynamy chodzić i kręcimy się wokół respa i to jest... To, oni dociskają w ten. Tego trzeba się nauczyć w CS-ie, że no, trzeba ryzykować, trzeba po prostu... ktoś musi wychylić pierwszy, najlepiej ten, kto się respi pierwszy. No i tyle. Wiedzcie, że wiemy, co mówimy. No rangi świadczą o tym, nie? I przegrane godziny. Gold 2, Gold 4. Gold 4, a tak, no. No, ale... Powiemy wam, jak żyć w CS-ie. No. Ja bym sobie co ty, złodzieju, robisz? Co? Nie otłem przed chwilą to. Co? Jakbyście kiedyś widzieli taką wodę o tak zurwaną etykietą, to moja. Znak rozpoznawczy. A owcy, jaka jest owcy woda? Tak. To jest owcy woda. A z tym jest moja. A po co ty wodę bierzesz, jak ty w filmie mieszkasz? Krzysztof do firmy wraca, ty. Ja on do firmy bierze, ale ze swojego bagażnika. Poszedł za... No. Po wodę do firmy. Ja już wiesz, no, za dwa miechy, jak się będzie przeprowadzał, żeby mieć. Ale łeb. Dzięki, dzięki widzowie. Dzięki, Sak.